Rozdział czternasty Pociąg mknie ku południowi. Siedzę z Sobadą na stopniu wagonu. Mamy bilety i moglibyśmy jechać wewnątrz, lecz skusiła nas śliczna noc. Usiane rojami gwiazd niebo i możność mówienia o wszystkim bez świadków. Jestem ubrany w swój dawny wojskowy garnitur. Na głowie mam cyklistówkę. Sobada trzyma na kolanach worek z słopskim ubraniem, które wdzieją dopiero w Lidzie. Czasem lokomotywa zalewa okolicą zwycięskim gwizdem i zasypuje niebo za złotych, szybko lecących iskier, które wyglądają jak wesołe, ogniste robaczki. Gdy pociąg zatrzymuje się na stacjach, opuszczamy swoje miejsca i chodzimy po paronie, obserwując wsiadających do wagonu i wychodzących z nich ludzi. Potem znów włazimy na pomost. A gdy pociąg mija stację, schodzimy na stopnie wagonu, przymykamy za sobą drzwi i pędzimy w noc. Do Lidy przyjechaliśmy nad ranem. Wraz z wielu innymi pasażerami skierowaliśmy się na stację. O świcie napiliśmy się herbaty w bufecie. Sobada poszedł do fryzjera, by ogolić się i umyć. Ja nie goliłem się i nie myłem, żeby wyglądać na zdrożonego. Udałem się do ustępu na peronie i tam wyjąłem z kieszeni sfałszowane zaświadczenie. Zacząłem pocierać je lekko o zakurzoną ścianę, bo papier był zbyt nowy, a farba na pieczątkach świeża. Podniszczyłem je trochę, zgniotłem i załamałem brzegi oraz miejsca, w których było złożone. To samo zrobiłem z angielską kopertą i listem od brata Józefa. Poszliśmy na cmentarz. Sobada znał miasto i zaprowadził mnie tam. W ustronnej alei mój towarzysz wyjął z worka znajdujące się w nim rzeczy. Wdziałem długie samodziałowe spodnie, bluzę i czarną kurtkę. Wcisnąłem na głowę Maciejówkę. Zdjęte z siebie ubranie włożyłem do worka. Sobada wyjął z kieszeni papierową torebkę ze startą słomą i obsypał moje ubranie. Dał mi do ręki krótki bat. Potem odszedł o parę kroków i z uznaniem klasnął w dłonie. — Sam diabeł nie pozna, żeś nie chłop! Zaczesałem włosy trochę na czoło i na prawą stronę. Potem wziąłem z grobu grudkę ziemi i roztarłem ją w dłoniach, aby zabrudzić ręce i paznokcie. Wyszliśmy z cmentarza na szosę. Dzień był jarmarczny. Drogą ku miastu ciągnęły wozy. Chłopi jechali na targ. Nieraz z bardzo odległych miejscowości. Poszliśmy w kierunku śródmieścia. Po drodze wstąpiliśmy na śniadanie do jakiejś marnej herbaciarni. Na rynek poszliśmy dopiero o godzinie 10. Tam rozdzieliliśmy się, sobada miał jak zwykle mnie obserwować. Ja zaś musiałem teraz działać na własną rękę. Wkrótce zobaczyłem szyd kantorów wymiany pieniędzy. Wstąpiłem do środka. Lokal był marny. Za radą siedział siwy żyd z długą brodą. Na głowie miał jarmułkę, obrzucił mnie niechętnym spojrzeniem. Nu, co chcesz? odezwał się po białorusku. Może kupisz czek? również po białorusku spytałem go. Jaki czek? Angielski na funty. Pokaż. Robiąc wszystko powoli, apatycznie, postawiłem przy kontuarze mat. Położyłem na podłodze worek, a potem wyjąłem z bocznej kieszeni kurtki dużą czerwoną kobiecą chustkę. Bez pośpiechu rozwinąłem ją i wziąłem kopertę. Z koperty wydostałem czek i podałem go Żydowi. Prócz listu i czeku miałem zawinięte w chustkę zaświadczenie i kilka tysięcy marek. Żyd obejrzał czek. Następnie uniósł blankiet pod światło i uważnie go przeglądał. Pomlaskał wargami i zwrócił mi czek mówiąc, tego czeku ja nie kupię. Dlaczego? Spytałem o spale, ukrywając trwogę. Bo nie kupię, powtórzył Żyd. Nie, to nie, rzekłem niby obojętnie. Powoli włożyłem wszystko z powrotem w chustkę. Schowałem ją do bocznej kieszeni, wziąłem worek i bat i wyszedłem z kantoru. Co to może być? Co on tam dostrzegł podejrzanego? Przez pewien czas obserwowałem drzwi kantoru. Czy ktokolwiek nie pójdzie na policję? Czy nie będzie mnie śledzić? Potem udałem się na rynek. Sobada szedł z daleka. Po pewnym czasie zbliżył się do mnie. Jak z czekiem! Że to obejrzał go i powiedział, że nie kupi. Dlaczego? Nie wiem. Co będziesz teraz robił? Spróbuję z faktorami. Długo chodziłem po rynku obserwując tłum. Szukałem odpowiednich ludzi, pośredników, którzy zwykle na rynkach wyszukują sprzedawców i kupców na różne towary, przeważnie zboże. Przypuszczałem, że mogę zwabić ich na łatwy zarobek. Dostrzegłem w pobliżu dużego sklepu kolonialnego grupkę Żydów żywo gestykulujących. Z ich wyglądu i zachowania wywnioskowałem, że są to ludzie, jakich potrzebuję. Zbliżyłem się do nich i powiedziałem po białorusku. Powiedzcie, gdzie można sprzedać zagraniczne pieniądze? Jakie pieniądze? Zainteresowali się od razu wszyscy. Funty, pokaż. Co mam pokazywać, kiedy wy nie kupicie. Nie macie tyle pieniędzy. Ot durny Jurka. Jak my nie kupimy, to kto kupi? Sam durny jesteś i zaraz ci pokażę. Niby niechętnie zatrzymałem się i powtórzyłem powoli całą procedurę z chustką, kopertą i czekiem. Pokazałem im blankiet, nie wypuszczając go z rąk. Żydzi byli zainteresowani i podnieceni. Szwargotali z ożywieniem. Jeden z nich z małą rudą brudką zwrócił się do mnie. My mamy kupca na ten czek, jemu to potrzebne, więc nikt tego nie kupi, choć z nami to blisko. Udając, że idę, bardzo niechętnie skierowałem się za rudem. Jego towarzysze gdzieś zniknęli, pewnie pobiegli szukać kupca na czek. Weszliśmy w ciasny, zabłocony zaułek. Mój przewodnik nieustannie obracał się ku mnie i zachęcał do dalszej drogi, zapewniając, że tylko on może mi pomóc. Znalazłem się w ciasnej i brudnej izbie. Usiadłem w kącie pokoju, przy stoliku w pobliżu okna. Do środka zaglądały z innych izdebek, przez uchylone drzwi, jakieś twarze męskie i kobiece. Słyszałem przyciszone rozmowy. Wkrótce do pokoju weszło kilku Żydów. Między nimi zobaczyłem faktorów, do których zwróciłem się na rynku. Poproszono mnie o czek. Wyjąłem z kieszeni chustkę i powtórzyłem całą procedurę. Żydzi długo i uważnie oglądali czek, podając go z rąk do rąk. Wreszcie jeden z nich, najlepiej ubrany, zwrócił się do mnie: Skąd ty masz ten czek? Od brata a gdzie on mieszka w Londynie. A co on tam robi? Ma handel razem z żoną. A jak on ci ten czek przysłał? W liście. Masz list? Mam. Dałem mu list. Żydzi zaczęli odczytywać zapisaną po białorusku kartkę papieru. W czasie tej lektury niektórzy uśmiechali się i wymieniali spojrzenia. Znałem trochę żargon żydowski i słyszałem, jak jeden z nich powiedział do drugiego. A może to robota na blad? Tamten mu odpowiedział. Taki ham i na blad. To całkowicie upewniło mnie, że sytuacja jest dobra. W pewnym momencie dostrzegłem, że ulicą przeszedł sobana. Zatrzymał się, zapalił papierosa i poszedł dalej. Zapytano mnie o dowód osobisty. Podałem im swoje zaświadczenie. Żydzi oglądali je i wypytywali mnie o różne drobnostki. Mógłbym zbyć ich bleczym. Ale nie było sensu tego robić. O spale powoli odpowiedziałem im. Ty z nowej wsi? Mhm. A po co ty tak daleko przyjechałeś? Mam tu bliskiego krewnego. Jest drużnikiem na kolei. Pójdę do niego nocować. No i ludzie mówili, że tu najlepiej czek sprzedać. Konia też trzeba kupić, a tu konie najtańsze. A gdzie twój wóz? Na rynku sąsiad pilnuje. Razem przyjechaliśmy. A ile ty chcesz za czek? Spytano mnie po dłuższej rozmowie. Zastanawiałem się, Żydzi umilkli. Tym razem, aby pokazać moją głupotę, w cudzysłowie głupotę, postanowiłem poprosić zaczek nie za mało, lecz za dużo. Czek był wart, licząc według kursu giełdowego, po 10 608 marek za funta. 3 182 400 marek. A ja, drapiąc się w głowę, powiedziałem: 4 miliony marek. Burza śmiechu pokryła moje słowa. Patrzyłem niby zmieszany na przesadnie głośno śmiejących się Żydów. Jeden z nich powiedział do mnie. Ty, Durny, Jurka, gdzie ty to słyszałeś? Mnie Berek, krzywy z Ośmiany, jak przyjeżdżał do nas kupować, len powiedział: Czemu ty jemu nie sprzedałeś? Bo on tego nie kupuje. Może chciał mnie ocyganić? Żydzi znów wybuchnęli śmiechem. Po pewnym czasie zaproponowali mi zaczek 2 miliony 800 tysięcy marek. Nie zgodziłem się. Bo rozumiałem, że to będzie podejrzane. Udawałem, iż im nie ufam i nawet wyraziłem chęć pójścia gdzie indziej. Zatrzymano mnie. Jeden Żyd spytał mnie, czy umiem czytać. Powiedziałem, że umiem trochę czytać dróg, jeśli jest duży. Żyd wyszedł z izby i wkrótce przyniósł strzem gazety, na którym wskazał mi rubrykę giełdy. Fund był notowany tam 10 800 marek. Zrozumiałem natychmiast, że jest to dawny numer pisma, gdy kurs funta był niższy. Ale udawałem, że jestem tym zakłopotany i wkrótce zgodziłem się sprzedać czek za 3 miliony i 100 tysięcy. Powiedziałem im, że taniej nie oddam, bo właśnie tę cenę podał mi rządca z sąsiedniego majątku. Żydzi zaczęli zaklinać się, że mogą na tym kupnie stracić, bo to jest papier, a nie pieniądz. Bo bank może zbankrutować. Udawałem, że nic na tym się nie znam. Obstawałem przy swoim. Jeśli dacie 3 miliony i 100 tysięcy, to czek wam sprzedam, a jak nie, to poszukam innych kupców. Wreszcie Żydzi zaproponowali mi 2 miliony 900 tysięcy marek. Oczywiście chętnie bym sprzedał czek za tę sumę, lecz obawiałem się spieszyć z decyzją i uparcie powtarzałem swoje. Dajcie trzy miliony i sto tysięcy, inaczej czeku wam nie sprzedam. Wówczas jeden z Żydów krzyknął do innych sza! A do mnie rzekł cicho, niby zawierzając tajemnicę. Chcesz trzy miliony, to bierz. Bo więcej ani jednej marki nie damy. Chętnie wziąłbym, ale jak? Pomyślałem, przeczuwając, że będę miał jeszcze dużo kłopotów. Tymczasem Żydzi przekonywali mnie, że cena jest bardzo dobra. Udawałem, że się waham. Zakłopotany i niezdecydowany drapałem się w głowę. W tym czasie pewien Żyd powiedział: My ci damy teraz jeden milion, a resztę położymy na ręce urabina. Jak przyjedziesz tu za tydzień, to odbierzesz wszystkie pieniądze. Nie, powiedziałem, na to się nie zgadzam. Możecie dać mi dzisiaj tylko 200 tysięcy, ale resztę pieniędzy położymy, jak chcecie. Za ręce, nie urabina, lecz u księdza. I ksiądz mi powie, czy cena jest dobra. Zauważyłem od razu, że wszelka nieufność, jeśli jeszcze była, znikła. Ostatnie moje słowa przekonały ich lepiej o prawdziwości mej osoby i czeku, niż list i dokumenty. Zaczęli żywo rozmawiać ze sobą. Zrozumiałem, że czek kupuje wspólnie kilku Żydów. Wreszcie zgodziłem się sprzedać czek za 3 miliony marek. W asyście czterech Żydów wyszedłem na ulicę. Zaprowadzono mnie do innego mieszkania. Usiadłem tam za dużym stołem w zamożnie, lecz bez gustu umeblowanym pokoju stołowym. Dwóch Żydów bawiło mnie rozmową. Odpowiadałem im niezbyt dorzecznie, po chłopsku układając zdania. Inni Żydzi gdzieś znikli. Pewnie chodziło im o zebranie potrzebnej sumy pieniędzy. Starsza Żydówka przyniosła na talerzu trochę śliwek i postawiła go przede mną na stole. Jedzcie, powiedziała. Natychmiast zacząłem wpychać do ust śliwki. Brałem po kilka naraz. Łapałem na sobie ironiczne spojrzenia towarzyszących mi Żydów. Widziałem, jak zerkali na siebie, wymieniając myśli bez słów. To dopiero nieokrzesany ham. Zjadłem wszystkie śliwki, wytarłem ręce w spodnie, czekałem prawie godzinę. Nareszcie przyszli trzej Żydzi. Przynieśli owinięte w papier paczki pieniędzy. Zaczęli je rachować i układać w pliki. Przypatrując się im, dostrzegłem w kilku paczkach tysiącmarkowe banknoty białego koloru. Wiedziałem, że białe banknoty trzeba wymienić na czerwone do końca miesiąca. Do tego terminu było jeszcze dużo czasu i mógłbym sam to załatwić, lecz chciałem uwydatnić jeszcze raz moją chłopską nieufność i tempotę. Powiedziałem: Widzę, że kupcy chcą mnie oszukać. Żydzi pytająco spojrzeli na mnie i zaprzestali liczenia pieniędzy. No czemu? Białe tysiąc markówki są fałszywe. My na wsi też o tym wiemy. Żydzi oburzyli się. Zaczęli tłumaczyć mi, że białe banknoty też są dobre, lecz trzeba wymienić je w określonym terminie. Nie dałem się jednak przekonać. Żydzi zupełnie zirytowani odłożyli na bok białe banknoty. Przeliczyli je osobno i jeden z nich poszedł zamienić je na czerwone. Wrócił za pół godziny. Był zmęczony i wycierał chustką spoconą twarz. Gdy skończono liczenie pieniędzy, zaproponowano, żebym je sprawdził. Zacząłem przeliczać grube pliki, w których było po sto tysięcy. Robiłem to powoli, niezdarnie, irytując tym obserwujących mnie ludzi. Często myliłem się i zaczynałem liczyć od nowa. Wówczas Żydzi szurali krzesłami i nogami oraz dawali mi rady, jak najprędzej przeliczyć pieniądze. Odpowiedziałem im: Mamy czas. Pieniądze lubią rachunek. Tracąc dużo czasu i wysiłku, przeliczyłem jeden milion. Później sprawdziłem milion w pięciotysięcznych banknotach, które niedawno puszczono w obiekt. Trzeciego miliona nie liczyłem ku wielkiej radości Żydów, powiedziałem. Wszędzie dobrze, więc i tu chyba będzie dobrze. Kupcy nie powinni mnie oszukać, bo innym razem nie zrobimy interesu. Schowałem dwa miliony dziewięćset tysięcy do worka, a sto tysięcy włożyłem do bocznej kieszeni kurtki. To na wydatki, powiedziałem. Oczekiwałem, że Żydzi każą mi podpisać czek na odwrotnej stronie blankietu, lecz stało się inaczej. Jeden z nich rzekł do mnie: Teraz pójdziemy do rejenta. Byłem naprawdę zdumiony. A po co? Trzeba poświadczyć kupno czeku. To są grube pieniądze. Musiałem zgodzić się na to. Znów poszliśmy do miasta. Worek z pieniędzmi i rzeczami niosłem pod pachą. Ciągle myślałem: Mam trzy miliony, rozpierała mnie radość, którą maskowałem ospałymi ruchami i ponurym wyrazem twarzy. Na ulicy dostrzegłem, że o kilkadziesiąt kroków od nas idzie Sobada. Zauważył moje spojrzenie i skinął mi głową. Na razie wszystko było w porządku. Znaleźliśmy się w dużej sali sądu powiatowego. Z boku zobaczyłem drzwi, na których był napis rejent. Obok nich stało kilku interesantów. Na sali odbywała się rozprawa sądowa. Sędzia badał świadków, którzy mówiąc niezdarnie i plącząc się, składali zeznania. Na ławkach siedziało dużo publiczności i było kilku policjantów. Jeden z towarzyszących mi Żydów zniknął za drzwiami i długo nie wracał. Trzymałem na kolanach worek z pieniędzmi. Nieuważnie słuchałem rozprawy sądowej i miałem ochotę stąd drapnąć. Czułem, że to właśnie ja powinienem znaleźć się przed sądem zamiast oskarżonego, nędznego, marnie ubranego chłopa. Niepokoiła mnie zbliżająca się wizyta u rejenta. Zastanawiałem się nad tym. Czy gdybym udał się z pieniędzmi niby do ustępu, towarzyszący mi Żyd też poszedłby ze mną? Oczywiście poszedłby. Jeśli zaś zostawiłbym worek na ławce, to na pewno Żyd zostałby w sali przy gotówce. W tym wypadku miałbym tylko sto tysięcy marek, z którymi mógłbym łatwo uciec. Ale to się nie opłacało. Wolałem mieć wszystko albo stracić wszystko. Rozprawa sądowa trwała nadal. Obdarty nędzarz wiejski coś mówił chrapliwym głosem i jak zaszczuty przez myśliwych wilk z ukosa zerkał ku ludziom. Było mi go żal. Widziałem, że w kilku miejscach prześwieca mu przez podarte ubranie brudne ciało. Stopy miał obute w skórzane łapcie, przymocowane do łydek wąskimi rzemieniami. Starałem się zrozumieć, o co go oskarżono. Lecz nie doczekałem się końca rozprawy. Zawołano nas. Kancelarią rejenta była duża sala, w której zobaczyłem kilku ludzi. Sam rejent siedział w pobliżu wejścia za dużym biurkiem zawalonymi papierami i księgami. Z boku stał Żyd, który pierwszy wszedł do kancelarii. Rejent skinął na mnie ręką. Zbliżyłem się do biurka. Podniósł na mnie badawcze spojrzenie. Sprzedajecie ten czek? Pokazał mi blankiet. Wiadomo, sprzedaję. Skąd go macie? Od Józefa. Jakiego Józefa? No tego, co w Londynie sklep trzyma brat mój. Bo nas jest trzech. Jeden to ja. Może ten czek jest fałszywy? Przerwał mi rejent. Podrapałem się w głowę. Może i fałszywy. Ja się na tym nie znam. Ja mało piśmienny pan najlepiej sam wie bo pan uczony rejent sapnął i zaczął wpisywać do grubej księgi akt kupna po chwili podniósł na mnie oczy dowód osobisty podałem mu swoje zaświadczenie przeczytał je i zapytał z jakiej wsi wiadomo z nowej wsi odpowiadaj na pytania bez żadnych wiadomo rzekł rejent jaś nie Takiego gmina. Nasza gmina? Naturalnie, wasza, nie moja. Grałżyska. Powiat? Powiat jeden. Ale jaki? No, ośmiański. Imię? Józef. Pytam, jakie jest twoje imię? Myślałem, że brata. Ja zwyczajnie, Michasz. Po sprawdzeniu personaliów, podczas którego rejent irytował się, a żyd kiwał głową, ubolewając nad ciemnotą chłopa, rejent zaczął znów wpisywać coś do księgi. Oczekiwałem dalszego ciągu. W tym momencie z głębi pokoju odezwał się do mnie jeden z urzędników rejenta. Mężczyzna lat około czterdziestu. Wy z nowej wsi? Aha. Znacie majątek kozieńskich? Przypuszczałem, że jeśli o ten majątek pyta, to powinien tam być. Odpowiedziałem mu pytaniem: „ Czemu mam nie znać? Jak daleko jest od Waszej wioski? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Miałem na myśli wiorstę z hakiem, bo chłopski hak mógł być każdej długości. Zacząłem: „Jeśli przez łąkę i zagajnik, ale przerwałem i zrobiłem to, co robią chłopi mający chustek do nosa. Wypróżniłem nos na podłogę. Rejent porwał się z miejsca. Co za człowiek! A ja, jakby zdziwiony jego oburzeniem, zacząłem rozcierać polnolełą zabłoconą zalówką buta, dowód mego braku wychowania. Cóż tam takiego? rzekłem apatycznie. Urzędnicy śmiali się pokryją. Żyd był bardzo zgorszony. Rejent skończył prędzej spisywanie aktu. Odczytał mi tekst, który stwierdzał, że sprzedają czek na 300 funtów szterlingów za sumę 3 milionów marek kilku mieszkańcom miasta Lidy. Oczywiście były wymienione nazwiska i adresy kupców oraz mój. Po odczytaniu aktu, rejent wsadził mi do ręki obsadkę i kazał go podpisać. Gdzie? spytałem. – Tu! – pociągnął paznokciem po arkuszu księgi, robiąc na papierze wyraźny znak. – Ja mogę tylko po rusku – powiedziałem. – Pisz po rusku. Ostrożnie trzymając w brudnej dłoni obsadkę, przyłożyłem koniec pióra do papieru. Zaznaczyłem kropkę wstępnie do litery M i mocno nacisnąłem. Stalka pękła, pozostawiając na papierze brzydki kleks. Notariusz gniewnie sapnął. Kupcy wyrażali oburzenie i gestami rąk i bogatą mimiką. Urzędnicy po cichu się śmiali, ja zaś usprawiedliwiłem się. Teraz lichy towar sprzedają. Niedawno kosę kupiłem i tak samo. Tylko trochę o kamień na łące zawadziłem i pękła. Po doprowadzeniu księgi do porządku rejent dał mi inną obsadkę z piórem o wiele grubszym. Odniosłem się do tego z uznaniem. O, to ja rozumiem! Powinna wytrzymać! Zacząłem powoli kreślić po rosyjsku. Michaił, syn Iwana. Nie potrafiłem przy tym pisać słów równo i zjeżdżałem w dół. Wyżej! komenderował rejent. A ja jeszcze niżej. Wyżej mówię! Nareszcie skończyłem. Wszyscy odetchnęli. Żyd uregulował należność za sporządzenie aktu kupna. Wziąłem bat, worek i czapkę. Potem razem z Żydami skierowałem się ku wyjściu. Po drodze nie pominąłem sposobności potknięcia się o wystający brzeg linoleum i wyszedłem psując ostatecznie w oczach ludzi na sali opinię mieszkańcom wsi białoruskiej. Wyszliśmy na ulicę. Chciałem udać się na rynek, lecz Żydzi mnie nie puścili. Teraz trzeba podpisać czek. Czekałem na to, ale zacząłem kląć ich, że nie wiedzą sami, czego chcą. Bez tego czek nic nie jest wart, powiedział jeden z nich. Znów poszedłem do mieszkania, w którym przed godziną liczyłem pieniądze. Po drodze nie dostrzegłem nigdzie sobady. To mnie zaniepokoiło, bo powinien znajdować się w pobliżu. Tak postępowaliśmy zawsze w czasie sprzedaży czeków. Podpisałem czek. Wówczas przystąpili do mnie faktorzy, prosząc na wódkę za pośrednictwo. Kazałem im zwracać się do kupców, którzy ode mnie czek nabyli. Kupcy zaś chcieli, bym poniósł połowę wydatku na rejenta. I na to się nie zgodziłem. Natomiast przed podpisaniem czeku zażądałem, by dali mi poświadczenie wskazujące, za jaką sumę kupili ode mnie czek. A po co ci to? Chcę pokazać w domu, żeby wiedzieli, za ile czek sprzedałem. Dali mi świstek papieru z wypisaną na nim sumą i podpisem jednego z kupców. Gdy wyszedłem na ulicę, przystąpiło do mnie kilku Żydów, proponując kupno różnych rzeczy. Oblegali mnie też faktorzy, prosząc o zapłatę za pośrednictwo. Chętnie dałbym im nawet bardzo dużo, bo przecież ułatwili mi sprzedaż czeku. Lecz nie wypadało tego robić, żeby hojność skąpego, zwykłego chłopa nie nasunęła podejrzeń. Wreszcie, klnąc, dałem im dwa tysiące marek. Poszedłem na rynek, ale gdzie podział się sobada? Rozglądałem się na wszystkie strony i nigdzie go nie dostrzegłem. Ostatni raz widziałem swego wspólnika blisko gmachu sądu. Nie mógł więc mnie zgubić. Dlaczego zniknął później? Niepokoiło to mnie coraz bardziej. Przechodząc wielokrotnie przez rynek, dostrzegłem, że jestem obserwowany. Od dłuższego czasu śledzili mnie dwaj Żydzi. Może chcą sprawdzić, czy rzeczywiście mam tu wóz i konia? W pewnym miejscu zobaczyłem chłopa, który stał przy wozie i trzymając w rękach płat twardej skóry na podeszwy, próbował jej elastyczność. Śledzący mnie Żydzi byli w pobliżu. Zwróciłem się do chłopa stojącego po drugiej stronie wozu. Zacharko, popilnuj jeszcze wozu. Ja zaraz wrócę. Chłop wytrzeszczył na mnie gały, zapewne kombinując, skąd ma takiego znajomego i o jaki wóz chodzi. A ja zaraz poszedłem dalej. Teraz śledził mnie tylko jeden Żyd. Pewnie drugi pozostał przy Zacharce. Może ma zamiar wziąć go na spytki? Wszedłem na okropnie brudne, zabłocone podwórko. Znalazłem ustęp i wszedłem tam. Przez szpary w drzwiach obserwowałem podwórko i część ulicy, lecz nie dostrzegłem Żyda, który szedł za mną. Może nie zauważył, że skręciłem do tej bramy i poszedł dalej. Przelazłem przez niski parkan na sąsiednie podwórze, stamtąd przez dziurę w płocie przedostałem się na wąski zaułek i skierowałem się ku skrajowi miasteczka. Wiedziałem, że na pociąg do Wilna nie zdążę, bo odchodził po godzinie trzeciej, a teraz była blisko czwarta. Poza tym, po tajemniczym zniknięciu Sobady obawiałem się iść na dworzec. W pewnej ulicy na skraju miasteczka zobaczyłem sklepik spożywczy. Wstąpiłem tam i kupiłem dwie bułki, funt kiełbasy i kilogram gruszek. Potem poszedłem dalej. Zamierzałem znaleźć tor kolejowy w kierunku Wilna i iść do pierwszej stacji. Koniec rozdziału.